marketing też dbamy. Tutaj Wojtka Ciasto, więc serduszka muszą być Wojtusia. Do zjedzenia to brać. Przywieźliśmy już wieczywo, które dostarczyły nam babeczki z Mikorzyna, ale też babeczki upiekły z Osina i z Osin. Intentor, czyli właśnie jedna babeczka ofiarowała, nie wiem, czy z Osina, czy z Osin, ale indywidualnie go upiekła właśnie na rzecz dla Wojtusia. Bo nie tylko jakby przywieźli właśnie pieczywo, torciki, ale jeszcze mamy kasę. Proszę bardzo. I teraz co, by musiała wpychać, tak? Tak, tak. Za małe te puszki są. Jak się popieści, to się zmieści się wszystko. Nasowanie jest ogromne, jest bardzo dużo ciast przyjeżdża z różnych miejscowości, osoby prywatne też przywożą, koła gospody wszystkie. No i też trzeba podziękować im za to po prostu, że tak panie się zmobilizowały wszystkie i dla Wojtusia to wszyscy robią, żeby mógł po prostu mieć ten lek za te duże pieniądze. Teraz tylko najważniejsze zadanie dla mieszkańców wszędzie tak. Tam, gdzie ten placek, to ciasto będzie, aby kupili i tak. Minimum za 10 zł, ale nikt tak. Się za większe kwoty nie pogniewa. Bardzo tutaj prosimy, dziękujemy przede wszystkim, którzy tutaj kroją te ciasto, pakują, ale też prosimy, żeby po prostu każdy ten grosik też wrzucił, żeby po prostu ten Wojtuś mógł nazbierać na ten swój wymarzony lek i żeby rodzice też mogli po prostu spokojnie już patrzeć na to, że dziecko im po prostu nie umiera, tak? Bardzo fajnie, bardzo dużo ciast mamy, bardzo dużo osób się odezwało, które przywożą na bieżąco następne blachy. My nie nadążymy pakować tych ciast. Marceli. Zapraszamy do środka z matkami. Zapraszamy. Dziękujemy. Ale to jest jasne. To jest taka możliwość, bo ja numer telefonu do pani mam. To pani do mnie dzwoniła? Ja nie dzwoniłam. Proszę bardzo, śmiało chodzi, śmiało. A może byśmy... Jasne, proszę. Organizuj mój telefon. Daria jeszcze tam, a ty no tam jeszcze pani stoi. Julita, ino tam jeszcze na tą gruszkę. Możesz sobie... Tam pani stoi z autem. Jeszcze tam na tej gruszce. Który to nasz?